Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny film z cyklu Co nowego na kanale. Przede wszystkim w najbliższym czasie możecie spodziewać się naprawdę wielu recenzji. Kilka recenzji widzieliście już w ostatnich dniach, kolejny mam już na ukończeniu. Przy okazji będzie też troszeczkę rozpakowań. Jak widzicie obok mnie nowe sprzęty od firmy Rappu. Z Rappu już troszeczkę testowałem, widzieliście recenzję na kanale. Firma Rappu to generalnie sprzęt bezprzewodowy, czyli klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki itd. Od pewnego czasu także zajmuje się sprzętem dla graczy i właśnie w Polsce ten sprzęt będzie debiutował. Za dostarczenie sprzętu dziękuję jak zwykle firmie Hama Polska. I moi drodzy, cóż my tutaj ciekawego mamy? Oto Rappu V900, bardzo fajna myszka z sensorem laserowym. Powiem wam, że parametry tej myszki są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Przy okazji sama myszka naprawdę wygląda świetnie. Drugą rzeczą, którą będę w najbliższych dniach rozpakowywać i testować, jest klawiatura mechaniczna Rappu V500. Wyposażona w przełączniki o żywotności 60 milionów klików i również bardzo dobre parametry. Przy okazji jest to mała i kompaktowa klawiaturka mechaniczna, która bez problemu zmieści się na każdym biurku. Firma Rappu w swojej ofercie gamingowej ma jeszcze kilka ciekawych urządzeń, m.in. też inne myszki oraz jeszcze jedną klawiaturę mechaniczną. To być może też zobaczycie u mnie na kanale. Póki co skupimy się na tych dwóch bardzo fajnych sprzętach gamingowych. Tak więc zaglądajcie na kanał, będą rozpakowania, będą testy. No i wchodźcie też na Facebooka, ponieważ tam wrzucam wszystkie newsy. Nie wszystko jest na kanale, a będąc na Facebooku jesteście na bieżąco. Tak więc warto wejść i go zalajkować. I przy okazji też w najbliższych dniach możecie spodziewać się testu dysku SSD od firmy SanDisk, więc myślę, że też będzie ciekawie, ponieważ jak na razie w testach ten dysk wypada naprawdę świetnie. Tak więc dzisiaj to by było na tyle, dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam was, cześć!